Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski. Tym razem nie ze Słupska, z Manhattanu, ze sklepu Popmaster Record Shop, a z takich pięknych widoków za mną. W każdym razie kończy mój się długi weekend, który zaczął się jeszcze przed 1 maja. Dzisiaj mamy 13 maja. Jutro wracam do pracy. Zapraszam Was do sklepu pojutrze, bo jutro pełno roboty. Popachy będą robione. Po prostu tyle paczek się nazbierało. Myślałem, że jak napisałem na stronie, że nie ma mnie do 13, że od 14 wysyłki, że ludzie nic nie kupią. Okazuje się nie. Cały dzień, może zabraknie mi tego dnia. Dobrze, nie o tym mowa. Mowa o płytach. O czarnych krążkach, które leżą przede mną. A zaczynamy od składaków. Jak ktoś słyszy składak... Sorry, kamera się zatrząsła po położeniu tego maxi singla. Jak ktoś słyszy składak, to myśli, że 5, 10, 20 wykonawców po jednym kawałku na jakiejś tam płytce. Nie, nic z tych rzeczy. Składaczki to są także takie płyty, gdzie jakiś wykonawca, artysta wydał ileś albumów i wreszcie postanowił rodzynki z każdego albumu, te najlepsze kawałeczki, największe przeboje jego zdaniem, wrzucić na jedną płytkę. I wtedy się pojawia taki właśnie składaczek, kompilacja. Tak na przykład w przypadku grupy OMD. Orchestra Maneuver in the Dark, OMD, największe przeboje. Od wtorku, od jutra w Słupsku. Oprócz tego następny składaczek. The Immaculate Collection, Madonna, proszę Was. Tak to wygląda, podwójny album, a tu co między innymi? Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Cherries, Holiday, Lucky Star, Borderline, Like a Virgin, nie, można by było dużo wymieniać. Zresztą sami zobaczcie. Jestem tu, a tam są przeboje. Słuchajcie, Camel, the single Factor. Prawdopodobnie, nie wiem, sprawdzałem, po prostu... Kawałeczki z singli znalazły się tutaj na tej płytce, czyli składaczek grupy Camel. Mogę się mylić, musicie to sprawdzić, jak coś dajcie mi znać. Ok, The Best of Chris Rea, The New Light Through Old Window. Nowe światło przez stare okno. Proszę bardzo, największe przeboje Chrisa Rea. A teraz mamy Riders on the Storm. Sztormu nie ma, jeźdźców nie ma, jest piękna pogoda, ptaki śpiewają, żabki kumkają, łabędzie są, nie, odpłynęły gdzieś, łabędzi nie będzie. W każdym razie nie ma sztormu, nie ma jeźdźców, jest The Doors. The Doors, proszę bardzo, i album pod tytułem The Best of Doors. Najlepsze drzwi. Nie będę reklamował żadnej firmy, która produkuje drzwi. Ok, dobrze, słuchajcie, trząść drzewem i Peter Gabriel, 12 Golden Greatest, największe przeboje Petera Gabriela na tym właśnie albumie, 2, 4, 6, 12 kawałeczków zdaje się, a tu między innymi Salisbury Hill, I Don't Remember, Sledgehammer, Family Snapshot, Don't Give Up, Here Comes the Flute, Big Time, Biko, takie mniej więcej kawałeczki się znajdują. Teraz w nocce zakosiłem płytę, to jest ta właśnie, ale nie tak, że zakosiłem, ona o tym nie wie. Dzisiaj rano dałem ładniejszy egzemplarz, przede wszystkim okładka ładniejsza. A zabrałem to. Kate Bush, największe przeboje. I co tu między innymi mamy? Running Up The Hill. Running Up The Hill to chyba najpopularniejszy kawałeczek ze względu na Stranger Things. Bo zdaje się, że ten kawałeczek bierze udział w tym filmie, jest puszczany. Dla mnie Wuthering Heights to nie, ale co dla mnie największe jest? No Babuszko fantastycznie. Nie, Wuthering Heights, dobrze. Wichrowe wzgórza. No i Babuszka, The Dreaming, Army Dreaming. Army Dreamers, to są dla mnie fantastyczne kawałeczki. Tak to wygląda. Okładeczka słabiutka. Taka G. Dobra, nie będę mówił, w każdym razie muszę teraz wracać klienci, jak przychodzą do sklepu, patrzeć im na ręce. Bo to powinna być całkiem inna okładka, całkiem inna płyta. No, ale ktoś mi zamieszał z... No dobrze, nieważne, dobrze. The singles, the first 10 years. Single grupy ABBA. Pierwsze 10 lat, czyli składaczek największych przebojów pochodzących, umieszczonych na singlach grupy ABBA na dwóch płytach winylowych.
Utwory pochodzą z lat 73-82, tu między innymi zaczyna się od Ring Ring, później Waterloo, So Long, I Do, I Do, I Do, SOS, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Money, 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 Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game. To nawet pierwszej płyty nie dokończyłem, co za utwory kryje ta pierwsza płyta. A już nie wspomnę o drugiej płycie. Słuchajcie, Bee Gees, Greatest Hits. To już sprzedane. Amerykańskie wydanie, to wszystko wytłoczone. Proszę bardzo. Bracia Gibb. W całej okazałości. A to między innymi, co oni tam mogli zaśpiewać? Mają jakieś przeboje? Jak sądzicie? Czy Bee Gees ma jakieś przeboje? Ja myślę, że ma wiele przebojów. Chociażby Night Fever, chociażby Staying Alive, chociażby You Should Be Dancing, Too Much Heaven, How Deep Is Your Love. Takie mniej więcej przeboje. Massachusetts, chociaż chyba nie ma Massachusetts, niemożliwe. Ale walnąłem, akurat Massachusetts nie wrzucili. No dobrze, nie będę wymyślał kawałków, których nie ma. Mogę jeszcze powiedzieć, że o kawałkach, które są. Children of the Woods, Spirits, Having Flow, Night on Broadway, Nights of Broadway, More Than a Woman. Okej, okay, jeszcze jeden składaczek i to chyba już ostatni. The Beatles, Twist and Shout, kanadyjskie wydanie, luty 64 roku. I Beatlesi właśnie wydali w Kanadzie przez wytwórnię Capitol taką właśnie składaneczkę. Twist and Shout, a tu między innymi z pierwszej płyty And Go to Him, chyba trzeci kawałek na pierwszej stronie. Chains, łańcuchy, to zaraz akurat z pierwszej płyty następny kawałeczek. Boys, Ask Me Why, pierwsza płyta, Please Please Me, pierwsza płyta, Love Me Do, pierwsza, From Me To You, P.S. I Love You, Baby, It's You, Do You Want To Know A Taste of Honey, pierwsza płyta Beatlesów, czyli Please Please Me, tylko że inna okładka, inna kolejność tych, inna kolejność piosenek. Nie wiem, dlaczego to zrobili. Okej, okay. No dobrze. Pierwsza płyta? A nie ma? I Saw Her? Pierwszego kawałka z pierwszej płyty nie ma, no dobrze. Okej, okay. Brązki beat. It ain't necessarily so. Brązki beat, dwie płyty. Bym coś zgubił, tak to wygląda. Jeszcze jeden maxi singielek, tym razem może nie Brązki beat, a OMD. To ten, co się krzesełko trzęsło. Secret, OMD, Orchestra Maneuver in the Dark. Secret, 85 rok. Teraz mamy Franka Sinatra. No nie, to zespół się nazywa od imienia Franka Sinatry, czyli Frank Goes to Hollywood, Welcome to Pleasure Dome. To jest chyba ich najpiękniejszy kawałeczek. O jeny, jak on się nazywa? Aha, no fajnie. Na święta go puszczają, The Power of Love, przypomniało mi się, gdzie on się znajduje. Ostatni kawałek na stronie H, na czwartej stronie. The Power of Love, bang, Kisko. Coś jeszcze będzie o Relax? Jest Relax, dobrze, też fantastyczny kawałeczek. Ok, jeszcze następna składanka. A nie, to już nie składanka, przepraszam. Chris Rea, The Road to Hell. Frank będzie sprzedany już, to też będzie sprzedany. Także to już raczej niedostępne. Teraz Crystal Ball i grupa Styx. Ktoś kupił, nie dostał, bo out of stock, ale tym razem jest, także może ktoś się zgłosi po tą płytkę. Teraz Xiaoping był ostatnio we Francji, w Paryżu spotkał się z prezydentem Macron, a inny Francuz był w Chinach. Co prawda nie spotkał się z prezydentem, on jeszcze nie był prezydentem, Xiaoping, ale spotkał się, nie wiem, ze 100-tysięczną publicznością, może więcej, bo tam parę koncertów było i z tych kilku koncertów powstał ten album. The Concerts in China. Koncerty w Chinach. Jean-Michel Jarre, koncert chiński tak zwany. Mintowa okładeczka, pierwsze tłoczenie. Nie, okładeczka nie mintowa, VG, przepraszam. Przyzwyczajenia, tu jest zaderwane, także nie może być mintowa, jest VG. Inner sleeve, koperty są mintowe i płyty są mintowe. Okładeczka jest najsłabsza. No w każdym razie tak to wygląda. Jeszcze raz. Ptaszki, żabki kumgają. Fajnie, fajnie, przyjemnie. Jean-Michel Jarre, Rendezvous. Jean-Michel Jarre, Rendezvous. Byłaby okładka mintowa, gdyby tutaj nie nacięcie. Delikatnie płyta przecięła okładeczkę, no nie do końca. Nawet chyba to nie od płyty, to gdzieś odkładania na półkę zahaczone. Nawet do podklejenia nie będzie śladu. Okej.
gościu, którego pół świata lubiało, zwłaszcza młodzież, bo dzieci, młodzież, starsza młodzież, znam 40-latków, którzy w dalszym ciągu za nim szaleją. Michael Jackson, Thriller. 82 rok zdaje się. 82 rok, Epic CBS pisze, ale to Epiku jest. Pierwsze tłoczenie, tak to wygląda. Inner sleeve oryginalny w dalszym ciągu. Akurat widzicie, Paul McCartney i Michael Jackson biją się o dziewczynę. Tak. Dlatego? Dlaczego? Że to jest baby, be mine, kiss, it's my girl. The girl is mine. No może tak jest. Bo taki kawałeczek i tutaj dorysowany jest Paul McCartney, który walczy z Michaelem Jacksonem o dziewczynę. I każdy mówi, że dziewczyna jest moja, dziewczyna jest moja. Ok, Kenny G, Silhouette. Prawdopodobnie sprzedany w piątek będzie. Kenny G Montage. To samo dotyczy, też prawdopodobnie w piątek sprzedany. Dan, sorry Gregory, Dan. Rozmawiałem przez telefon z panem, który był zainteresowany tym albumem. No nie potrafiłem przeczytać tej nazwy poprawnie, przeczytałem tak mniej więcej po polsku i facet myślał, że bluzgam go. No dobrze. Także no był szokowany. No go przeprosiłem. Jeszcze raz Dan, przepraszam, sorry Dan. Curved Air Live. Tak to, proszę bardzo. To jeszcze raz mam Curved Air Cut. Panie Macieju, te płyty są w Polsce. Jutro idą do pana. Proszę bardzo. Tam był koncert wydany przez wytwórnię Deram. To wytwórnia Odłam Deki. Prawdopodobnie jest to wytwórnia grupy The Moody Blues. A to wydany przez grupę, przez Warner Records. Label jest Palm Alley, czyli bardzo wczesny label Warnera. Tak to wygląda. Aleja Palmowa, która tak naprawdę nigdy nie istniała, nigdy nie zaistniała. Tylko na tym labelu. No i już na koniec chyba. Aha, słuchajcie. Już na koniec chyba. Aha, Stay on this road. Zostań na tej drodze. Jeszcze raz Jean-Michel Jarre. Jakieś rewolucje. Proszę bardzo. Oprócz tego. Nie widzę. W nocy widać. Gwiazdy. Simple Red. Stars. I totalnie na koniec Mother, ale nie Mother Fuck, ten F, tylko Mother Focus. Mother Focus, sorry Mother. Ok, i tam wszystko, laminowana okładeczka, piękna, zobaczmy jeszcze środek. Aha, Polydor, tak wygląda na taki w tym kopercie. Dobrze, to na tyle, słuchajcie, dzięki za oglądanie, zapraszam was do następnego spotkania, ale już nie z tego cudownego miejsca, nie w warunkach naturalnych, a z tego brzydkiego miejsca Popmaster Records Shop, Słupsków, Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!